Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie we wtorek 11 października. Minęła godzina 7. Zapraszamy na poranny program w telewizji Echo 24. Ewa Masilonis. Dzień dobry, Artur Brzozowski. Proszę Państwa, poranek nie jest zimny, jest około 7-8 stopni. Nie pada deszcz. Słońce jeszcze nie wzeszło, ale jeśli nawet dzisiaj go nie będzie, to mamy dla Państwa bardzo dobre informacje, ponieważ z naszych prognoz pogody wynika, że weekend ma być ciepły, a co najważniejsze słoneczny. I wszystko wskazuje na to, że będzie dużo grzybów, czyli grzybiarze mogą się przygotowywać. Po naszym porannym programie warto wybrać się do lasu na spacer i na grzyby. Ale żeby jednak tę atmosferę poranka trochę bardziej ocieplić, rozpoczniemy od złożenia życzeń dzisiejszym solenizantom, a są nimi Aldona, Aleksander, Dobromiła i Emilian. Wszystkim mówimy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu, ciepła, radości i drodzy Państwo, nie traćcie nadziei. I życzenia składamy również tym, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, ci, którzy urodzili się 11 października, spełnienia marzeń, wszystkiego najlepszego. I przechodząc do daty 11 października i do naszego kalendarium, przypomnijmy, że w 1830 roku swój ostatni koncert w Polsce odegrał Fryderyk Chopin, wyjechał do Paryża i już nigdy więcej do Polski nie wrócił. Z kolei 11 października 1975 roku w niewielkim Fayetteville w Arkansas ślub wzięli Bill Clinton i Hillary Rodham, dzisiejsza kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z kolei w roku 1976 nadano emisję pierwszego odcinka serialu brazylijskiego Niewolnica Izaura. I taka ciekawostka, drodzy Państwo, bo kilka lat temu ten właśnie serial był emitowany również na Górnym Śląsku, z tym, że właśnie w języku śląskim po prostu. Powiedz, Arturze, czy zdarzyło Ci się oglądać którąś z wersji Niewolnicy Izaury? Przyznam się szczerze, że nie oglądałem w wersji w Gwary Śląskiej, ani w wersji podstawowej. Nie byłem fanem brazylijskich seriali, choć słyszałem o tym, że jak na początku lat 90. pojawiły się południowoamerykańskie seriale, to oglądały je nawet panie profesor z wyższych uczelni. Jedna z nich, bardzo znana, bez nazwiska, potrafiła się spóźnić na zajęcia ze studentami, bo oglądała jeden z południowoamerykańskich tasiemców. No, trzeba przyznać, że i to akurat też są moje doświadczenia, że były to takie seriale, można powiedzieć, międzypokoleniowe, bo i mnie się zdarzało oglądać i mojej babci. Także były popularne. Niewiele mam do powiedzenia na ten temat. I jak gdyby kończąc nasze kalendarium, w 1937 roku 11 października urodził się Sir Bobby Charlton. Legenda Manchester United, honorowy prezes, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii światowego futbolu. I pozostając w tematyce piłkarskiej, 11 października 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska wygrała 2-0 z Niemcami i był to historyczny mecz, ponieważ pierwszy raz i jedyny do tej pory wygraliśmy w piłkę w oficjalnym meczu z Niemcami. I co warto przypomnieć i podkreślić, drugiego gola w tym spotkaniu zdobył Sebastian Mila, wówczas piłkarz Śląska Wrocław. Drodzy Państwo, a 11 października to także Międzynarodowy Dzień Coming Outu, czyli wychodzenia z szafy, który w Polsce świętujemy od 2009 roku i w związku z tym porozmawiamy na ten temat z naszymi dzisiejszymi gośćmi. W naszym programie będzie też kilku innych gości, między innymi starszy sierżant Zapała, czyli aktor Wojciech Sukiennik, jeden z bohaterów bardzo popularnego serialu Policjantki i Policjanci. Poza tym oczywiście, jak zwykle, będą kucharze. Już widać, że przygotowują coś za naszymi plecami. Będzie trener interpersonalny i kilku innych gości. Zapraszamy do pozostania w naszym programie. Za chwilę wracamy. Drodzy Państwo, przypominamy tym z Państwa, którzy teraz szykują się do wyjścia do pracy, by nie opuszczać swoich mieszkań bez porządnego posiłku. A taki dziś dla nas przygotują nasi kucharze z Zamku Topacz. Dzień dobry Panom. A jest to Pan Rafał Borys i Dawid Twardoń. I proszę, powiedzcie Panowie, co dziś będzie tutaj przygotowywane. Dzień dobry. Dzisiaj przygotujemy dla Państwa zestaw lunchowy, który będzie można skosztować, spróbować u nas w restauracji. On się cyklicznie co tydzień zmienia i plan jest taki, żeby zademonstrować Państwu tak naprawdę, jak te dania wyglądają, jak one się prezentują. Jest to taka nowa osłona delikatnych lunchów, gdzie można spróbować paru dań.
można spróbować degustacji pięciodaniowej w bardzo przystępnej cenie. Dzisiaj będziemy robić dla Państwa krem z dyni ze względu na pogodę, jaką mamy, z imbirem rozgrzewającym, do tego troszeczkę chili, kolendry. Przygotujemy dla Państwa ostre dodatki. Takie, może nie do końca ostre, ale coś, co nam pomoże dzisiaj lepiej funkcjonować, rozgrzać się. Przygotujemy dla Państwa też rozbew z naszymi dodatkami typu właśnie chrzan, gruszka. Rozbew jest pieczony w niskiej temperaturze, poprzez to jest różowy, bardzo delikatny. Przygotujemy dla Państwa również kaczkę z buraczkami i paroma innymi ciekawymi rzeczami, troć wędrowną, także jakaś jedna ryba i będziemy próbowali z kolegą zrobić jeszcze makaron, spaghetti, gitara. Zobaczymy, na ile nam czas pozwoli, że to wszystko zorganizować, ponieważ tutaj parę rzeczy sobie przywieźliśmy z restauracji. Zapowiada nam dużą ucztę. Postaramy się. Pewnie jak zawsze wyjdzie, że 2-3 dania nam wyjdą, reszty nie zdążymy. Natomiast postaramy się wszystko przygotować tak, żeby było ok. Także mamy parę rzeczy gotowych, parę będziemy szykowali, typu zupa, fondanty ziemniaczane, także parę nowych, innych technik, które będzie można zrobić sobie w domu. Bardzo prosta, ale inne formy ziemniaków, inne formy warzyw, musy, gdzieś tam troszeczkę kompresacji, także... W kolejnych wyjściach panowie dokładnie opowiecie, jak to powstawało. A my teraz przechodzimy do naszego kolejnego gościa, pan Mateusz Fusiecki, trener interpersonalny. Panie Mateuszu, czym się zajmuje trener interpersonalny, konkretnie pan? Czym ja się zajmuję? Nazywam się, tak jak pan wspomniał, Mateusz Fusiecki. Pracuję w studiu AFK, Studio Treningów Personalnych. Specjalizuję się w treningach siłowych. Jestem też szkoleniowcem CPF. Także tak to wygląda, jeżeli o mnie chodzi. Czym ja się zajmuję na co dzień? Na co dzień pracuję z ludźmi, pomagam im dojść do swojej wymarzonej sylwetki, poprawiam też ich postawę, co też jest dosyć ważne. Czy każdy, kto chce zbudować muskulaturę, zrzucić trochę kilogramów, może do pana przyjść? Jak najbardziej, zapraszam. A proszę powiedzieć, kto jest częściej pana klientem, kobiety czy mężczyźni? Powiem w ten sposób, najczęściej są to kobiety, pewnie z tego względu, że gdzieś tam męskie ego blokuje korzystanie z tego typu usług, jeżeli chodzi o panów, aczkolwiek zdarzają się też panowie i ci panowie naprawdę mają fajne efekty. A jakie ćwiczenia w kolejnych wyjściach, takie najbardziej proste, które mogą nasi widzowie razem z panem przed telewizorem, co, tak jak gdyby w ogólnym skrócie, co pan może zaprezentować? Żeby to nie było bardzo trudne dla początkujących. Jasne. Zrobimy taką podstawową rozgrzewkę plus, do tego zaprezentujemy parę podstawowych ćwiczeń z wagą ciała. W kolejnym wejściu myślę, że możemy zrobić trening z użyciem hantli, które każdy gdzieś tam może wykonać w domu. Super. Do pana Mateusza będziemy wracali, a my do naszego programu wrócimy po chwili reklam. Jest 10 minut po godzinie 7. Większość z Państwa przygotowuje się do wyjazdu do pracy. Część już jest w drodze do pracy. My jak codziennie patrolujemy wrocławskie ulice. Nasz reporter Piotr Błachut dzisiaj jest w centrum Wrocławia. Stoi przy Teatrze Współczesnym na ulicy Rzeźniczej, która jest zamknięta. Piotrze, czy zamknięcie tej ulicy spowodowało utrudnienia w ruchu w tym rejonie miasta? Witam Państwa serdecznie. Przyznam szczerze, że tutaj zaplanowano dobrą organizację w związku z zamknięciem ulicy Rzeźniczej, ponieważ objazd od strony ulicy Nowy Świat, czyli też centrum Wrocławia, został wyznaczony ulicami takimi jak Łazienna, Malarska, Odrzańska, Kiełbaśnicza i Świętej Elżbiety. To są ulice, które są tutaj obok właśnie ulicy Rzeźniczej, która będzie zamknięta aż do 22 października, a wszystko to jest spowodowane budowaniem przyłączy, pracami sieciowymi właśnie na tej ulicy. Chciałbym jeszcze dodać, że aby umożliwić objazd od strony ulicy Świętego Mikołaja, to jest też zaraz koło rynku wrocławskiego, na czas prowadzonych robót na Kiełbaśniczej obowiązuje ruch dwukierunkowy. I mam jeszcze taką informację, że teraz ruch w mieście przebiega miarę spokojnie. Zatory powstają powoli na drogach dojazdowych do Wrocławia, głównie od strony Radwanic, Długołęki i Trzebnicy. I mam jeszcze informację o kontrolerach biletów. Oni dzisiaj pojawią się na liniach, które kursują przez ulicę Powstańców Śląskich. Są to m.in. linie z numerami 2, 6, 7, 14, 17, 20, 24 i autobusy 126 i 133.
programu wracać. Czyli jeśli chodzi o korki, to jest taka wrocławska klasyka. Jest po siódmej, jeszcze przez miasto można spokojnie, w miarę spokojnie przejechać, ale korkują się, tak jak powiedział Piotr, te ulice i te drogi dojazdowe z miejscowości pod Wrocławiem. Trzebnicy, szczególnie od strony Siechnic, tam zawsze są duże korki. Do Piotra wrócimy w późniejszej części, a teraz przegląd prasy. Co najciekawszego w dzisiejszej porannej prasie? Oczywiście Marian Maciejewski. Oczywiście dzisiaj gazety zajmują się Andrzejem Wajdą, zmarłym, ale jego twórczością i jego jako człowiekiem. Otóż Adam Michnik na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pisze: strażnik polskiej nadziei. O jego patriotyzm był troską o Polskę, ojczyznę wszystkich swoich obywateli. O Polskę, kraj bez nienawiści i trwogi. Gazeta Wyborcza dużo miejsca poświęca, przedstawia też wspomnienia aktorów, też dlatego, że nie wszyscy z Państwa wiedzą zapewne, że Andrzej Wajda był twórcą, współtwórcą Gazety Wyborczej. Ja oprócz ogólnych jeszcze innych artykułów przedstawię Państwu za chwilę wrocławski epizod związany z Andrzejem Wajdą, powszechnie nieznany. Wczoraj o tym się dowiedziałem wieczorem, więc uzupełnię to, co tutaj będą Państwo mogli później przeczytać w gazetach. Zapraszam. Drodzy Państwo, do przeglądu prasy i Mariana Maciejewskiego będziemy wracać w dalszej części naszego programu. Tymczasem zapraszamy na skrót wydarzeń z wczoraj, przygotowany przez reporterów telewizji Echo 24. Według nauczycieli reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji i jej skutkiem będzie obniżenie poziomu nauczania. Zmiany proponowane przez ministerstwo będą kosztowne, co obciąży budżet samorządów. Manifestanci pod urzędem wojewódzkim domagali się także zawieszenia prac nad reformą. Wszystko nam się nie podoba. Tempo wprowadzanych zmian, fałsz, jeżeli pani minister mówi, że odbyła 16 czy 26 debat. Byłam uczestnikiem takiej debaty. Były po prostu sterowane. Pikieta w 16, właściwie w 18 miastach w kraju jest wyrazem naszego sprzeciwu wobec planowanej reformie systemu edukacji. Całkowicie odmienne zdanie ma kurator dolnośląskiej oświaty Roman Kowalczyk, który uważa, że proponowane zmiany są korzystne dla polskiego szkolnictwa. Nie zgadza się z argumentami Związku Nauczycielstwa Polskiego i jednocześnie zaprasza do rozmów. Zwróciłem się do dyrektorów szkół, do rodziców o możliwość spotkania popołudniami, również w soboty. Będę się spotykał, jeżeli tylko zechcą zaprosić mnie społeczności szkolne, to oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co czeka edukację, co zrobić, jakie są problemy, jakie są sprawy, jakie są nadzieje, jakie są ambicje. Ja nie mam wrażenia, żeby zabrakło dialogu, jeżeli chodzi o kwestie oświatowe. Wśród popierających protest Związku Nauczycielstwa Polskiego obecny był m.in. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który uważa, że wszelkie zmiany proponowane przez rząd są niepotrzebne i niszczące podmiotowość uczniów. Polska szkoła znajduje swój wymiar, znajduje swoje wyzwania, kształci następne pokolenia absolwentów wszystkich szczebli i trzeba ją po prostu usprawniać, wspierać nie tylko dobrym słowem, nie tylko wspierać w budżecie, ale także dawać jej gwarancję podmiotowości. Przypomnijmy, że proponowane zmiany w edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017-2018. Wtedy to uczniowie klas szóstych staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. Dzieci kończące ósmą klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. Dla Echo 24 Arkadiusz Skarbowski. Ma 106 lat i był świadkiem historycznych wydarzeń. Most Grunwaldzki obchodzi dziś kolejną rocznicę swojego powstania. To właśnie 10 października 1910 roku Wilhelm II pojawił się na jego otwarciu, by pogratulować jego twórcom. Ten wygląd architektoniczny jest dziełem wrocławian, czyli Richarda Bliedemana, Alfreda Scholza oraz Karla Klima z miejskiej deputacji budowlanej. Nazwa mostu została trzykrotnie zmieniona.
Most Cesarski, Most Wolności, aż w końcu Most Grunwaldzki. To także Most Tajemnic. Legenda głosi, że jeden z konstruktorów powiesił się tuż przed jego otwarciem. Taka legenda jest związana z każdym większym, sławnym mostem, bo każdy chce wierzyć, że konstruktor nie wytrzymał presji i ten stres go po prostu pchnął do samobójstwa. Ale jak mówią, każda legenda ma trochę prawdy. W latach 50. pod mostem przeleciał samolot. Pilot prawdopodobnie chciał zaimponować kobiecie. I wyczyn ten jest przypisywany panu Stanisławowi Maksymowiczowi, który był bardzo znanym pilotem doświadczonym akrobacyjnym. I znany był, prawda, z takich kozackich wyczynów. No niestety pan Maksymowicz nie chciał tego ani potwierdzić, ani, ale też temu nie zaprzeczył. Podczas stanu wojennego na moście rozgrywały się polityczne demonstracje. Między innymi demonstranci obrzucili butelkami z benzyną i kamieniami łazik wojskowy. Samochód zaczął się palić, załoga uciekła, wtedy ten łazik został przewrócony do góry kołami i eksplodował i spłonął do końca. Most Grunwaldzki pełny jest historii. A jak współcześnie projektowane są mosty? Często próbują połączyć architekci most także z inną funkcją, nie tylko przeprawy. Na przykład dodając tam funkcje handlowe, mieszkalne czy też jakieś rekreacyjne. Most Grunwaldzki ma dużą wartość historyczną i architektoniczną. Ale nie zapominajmy o czasach współczesnych. To właśnie dzięki niemu możemy przedostać się z centrum miasta na plac Grunwaldzki niecałe 20 minut piechotą. Dla Echo 24 Patrycja Nowrocka. Przedstawiciel polskiego kina Andrzej Wajda przyszedł na świat 6 marca 1926 roku w Suwałkach. Mimo, że studiował na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Łódzkiej Szkole Filmowej, był także bardzo silnie związany z Wrocławiem. To właśnie tutaj powstał jego pierwszy pełnometrażowy film Pokolenie, nakręcony przy współpracy z ówczesną wytwórnią filmów fabularnych, którą odwiedził przy okazji swojej ostatniej wizyty we Wrocławiu. Nie tak dawno, ponieważ w czerwcu gościliśmy pana Andrzeja Wajdę razem z panią Krystyną Zachwatowicz. Odwiedzili nas tutaj podczas pobytu we Wrocławiu i bardzo się cieszymy, ponieważ pamiętajmy, że Andrzej Wajda był związany z byłą już wytwórnią filmów fabularnych we Wrocławiu bardzo mocno. On bardzo dobrze oceniał i bardzo miło wspominał współpracę. W związku z tym nasze spotkanie to było trochę takie sentymentalna podróż pana Andrzeja Wajdy do tych początków jego filmów, typu Pokolenie. Do dziś mamy jeszcze odrestaurowany obraz, który grał w 33 minucie, bodaj filmu Popiół i Diament. Powiem szczerze, że byłem ogromnie zaskoczony, ponieważ w momencie, kiedy wchodziliśmy do sali konferencyjnej, gdzie ten obraz stał, chciałem zrobić niespodziankę panu Andrzejowi, nie powiedziałem nic. On po prostu wszedł do tej sali, zobaczył ten obraz i mówi, kurczę, przecież to jest obraz z mojego filmu. Wspólnie z wrocławską wytwórnią filmów fabularnych stworzył także takie dzieła jak Popiół i Diament oraz Lotna. Pan Henryk, wieloletni pracownik wytwórni, miał przyjemność współpracować z Andrzejem Wajdą i bezpośrednio obserwować jego pracę. Pan Andrzej Wajda dał się poznać jako bardzo pracowity człowiek. Dyscyplinował wszystkich wokół, szczególnie swoich asystentów, między innymi Morgenstern'a, Kucawów, którzy wówczas byli po Chęcińskiego, którzy wówczas byli po szkole filmowej w Łodzi. Był bardzo precyzyjny w pracy, był ostry dla ekipy, ale potrafił na sam koniec pracy podziękować wszystkim za owocną pracę. Oprócz wytwórni filmów fabularnych Andrzej Wajda współpracował także z Teatrem Polskim we Wrocławiu, gdzie wyreżyserował pierwszy spektakl wystawiony na głównej scenie po jej pożarze. W 2003 roku uzyskał tytuł honorowego obywatela Wrocławia. Prezydent Rafał Dutkiewicz z przyjemnością wspomina liczne wizyty Andrzeja Wajdy oraz miejsca, które szczególnie mu się z nim kojarzą. Ratusz na pewno, dlatego że bardzo, bardzo dokładnie pamiętam moment, kiedy został honorowym obywatelem Wrocławia, pamiętam jego przemówienie. Oczywiście wytwórnia filmów fabularnych, gdzie pracował. No i kilka miejsc, gdzie jedliśmy bardzo smaczne posiłki, które pan Andrzej sobie chwalił. W związku ze śmiercią Andrzeja Wajdy w budynku Starego Ratusza wystawiono księgę kondolencyjną, do której do godziny 18 mógł wpisać się każdy obywatel. Pierwszy wpis należał do samego prezydenta.
Andrzej Wajda był wybitnym reżyserem, scenarzystą i scenografem, a także pierwszym polskim zdobywcą Oscara. Jednak ci, którzy go znali, zapamiętają go przede wszystkim jako ciepłego i pracowitego człowieka. Dla Echo 24 Beata Nowak. Wiemy bardzo dokładnie, że smok smogowy ma dwie głowy, które trzeba mu uciąć. To są po pierwsze nieekologiczne paleniska, czyli piece występujące głównie w starej substancji miejskiej Wrocławia. To jest 65% zanieczyszczeń, 25% to jest komunikacja. Wśród tej komunikacji z kolei największym szkodnikiem są samochody ciężarowe. Będziemy zwiększać ilość kontroli pojazdów przejeżdżających przez Wrocław. Będziemy starali się kontrolować, kto czy opalamy dopuszczalnymi w Polsce paliwami. Jeżeli chodzi o stan powietrza we Wrocławiu, to on w sposób znaczący się nie pogorszył. To z dużych miast w Polsce jest to, myślę, jeden z najlepszych stanów powietrza w Polsce. Mamy około 50 dni w roku, kiedy są przekroczone parametry, ale te przekroczenia nie są duże. Największe są w pyle podniesionym oraz w benzopirenach. Wymieniajmy piece, poprawiajmy jakość paliwa, poprawiajmy jakość kontroli nad ruchem samochodowym, proponujmy transport ekologiczny, patrz, przetarg na sieć wypożyczalni samochodów elektrycznych, który już finalizujemy, budowa ścieżek rowerowych, popularyzacja oraz zwiększanie udziału w transporcie transportu publicznego, wymiana wszystkich autobusów na nowe, zakupy nowych tramwajów, a więc uderzamy w dwa obszary: spalanie celem ogrzewania oraz transport celem ograniczenia strumienia samochodów wjeżdżającego do miasta. Jesteśmy w super miejscu, to jest wrocławscy projektanci, nowy butik, gdzie się właśnie odbył briefing prasowy Kocham Jeść. Kocham Jeść to jakby rodził się w głowie około pół roku i tak naprawdę powstał dlatego, że mówi się, że Wrocław nie fajnie gotuje, że podobno brakuje tu dobrych miejsc. I ja, znając kucharzy i będąc w ich kuchniach i jadąc nieraz super fantastyczne rzeczy, zastanawiam się, skąd się to w ogóle wzięło. Wrocław do tej pory, do niedawna był niedoceniany na kulinarnej mapie Polski, aczkolwiek uważam, że teraz to się zmienia. Dzięki takim projektom jak Kocham Jeść, dzięki Fundacji Food Think Tank, dzięki wszystkim młodym ludziom, którzy kucharzom, szefom kuchni, którzy chcą się spotykać, chcą coś robić razem i zaczynają istnieć tutaj we Wrocławiu i mam nadzieję, że będzie o nas jeszcze bardzo, bardzo głośno. Może wynika to z tego, że szefowie są skromni i mało o sobie mówią, a może wynika to też z tego, że te restauracje w ostatnim czasie zaczęły powstawać. Kocham Jeść z projektem regionalnym, w związku z tym zaprosiliśmy do współpracy media, na przykład Echo 24, tu Wrocław i Gazetę Wyborczą Wrocław. I nasi kucharze codziennie wieczorem od godziny 18 gotują na antenie Echo 24. Jeśli chodzi o dolnośląską kuchnię i o wrocławską kuchnię, to ja mam bardzo prostą teorię. Wszyscy mówią o tym, że ta kuchnia się rodzi, istnieje, nie istnieje, tak? A mi się wydaje, że Kocham Jeść właśnie tę kuchnię opisze. Kuchnia dolnośląska to kuchnia kresowa, więc ja ogólnie jestem za kuchnią polską i jak zaczęłam grzebać w tej kuchni dolnośląskiej, no to czasami wydaje mi się, że te dania są biedne, że tak powiem, no bo każda dobra kuchnia ma swoje korzenie w biedzie, prawda? A bieda, kiedy nie ma produktu, zmuszała do myślenia, do kombinowania i wtedy powstały rzeczy po prostu najlepsze. Witamy ponownie w studiu Telewizji Echo 24. Proszę Państwa, za nami kucharze przygotowują naprawdę pyszne jedzenie, bo to czujemy razem z Ewą. Zgadza się. Do kucharzy wrócimy za chwilę, a teraz proszę sprawdźmy, jaka pogoda będzie dziś we Wrocławiu i okolicach. Dzień dobry, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Nad ranem termometry wskażą od 7 do 8 stopni i takie temperatury będą się utrzymywać w całym kraju. Najchłodniej będzie na południowych krańcach, głównie przed górzu. Tutaj pojawią się przymrozki, szczególnie nad ranem i tutaj temperatury od 0 do minus 1. Jutro pogodę będzie kształtować zatoka niskiego ciśnienia, która związana jest z niżem z nadpółwyspu Apenińskiego i Bałkanów. Dlatego nad obszarem Polski będzie oddziaływać strefa frontu atmosferycznego. Z kierunków wschodnich będą napływać chłodne i wilgotne masy powietrza, co dla nas oznacza, że niestety w ciągu dnia w całej Polsce na niebie będą chmury frontu atmosferycznego z okresowymi opadami deszczu
i mrzawkami, które po południu na zachodzie i w centrum kraju, no niestety, będą nieco intensywniejsze. Szczególnie tutaj uwaga dla wszystkich, ponieważ w całym kraju okresami powieje silny wiatr, który może w porywach nawet osiągać 45 km na godzinę i to niestety będzie nam jeszcze dodatkowo obniżać odczuwalną temperaturę. Najcieplej będzie w Rzeszowie i tutaj 10 stopni, w Krakowie 9, we Wrocławiu również 9 i w pozostałej Polsce temperatura będzie się utrzymywać w granicach 8-9 stopni. Zobaczmy teraz, jaka pogoda czeka nas zatem na Dolnym Śląsku. Do południa niestety w całym regionie na niebie będą dominować chmury frontu atmosferycznego i niestety deszczu nie unikniemy. Temperatury w granicach 6-9 stopni z maksymalną temperaturą w Zgorzelcu i tutaj 9 stopni, we Wrocławiu 8 i w Kłodzku niestety najmniej. Tutaj tylko 6 stopni. Po południu w dalszym ciągu będzie pochmurno z opadami deszczu, które okresami będą nawet nieco intensywniejsze. Tutaj w zasadzie bez zmian, najcieplej w Zgorzelcu, tutaj termometry pokażą o jedną kreskę więcej, będzie 10 stopni, a najmniej w Kłodzku, tutaj 6 stopni i bez zmian. Ciśnienie w okolicach Wrocławia będzie powoli spadać. W południe wyniesie około 1006 hektopaskali, wiatr północny i północno-wschodni, słaby, ale umiarkowany, od 5 do 25 km na godzinę. Pod koniec dnia i wieczorem okresami silny, ponieważ nawet do 35 km na godzinę. Biometr niestety niekorzystny, wpływ zatoki niskiego ciśnienia sprawi, że dokuczać nam będą bóle reumatyczne, ogarniać senność, znużenie, brak koncentracji, dlatego poranna kawa jak najbardziej wskazana. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.